Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Ponieważ wielu podjęło się uporządkować opowiadanie o dokonanych wśród nas rzeczach. Jak nam przekazali ci, którzy od początku stali się naocznymi świadkami oraz sługami słowa, wydało się i mnie, dostojny Teofilu, uważnie prześledzić wszystko od początku i po kolei ci je opisać, abyś poznał niezawodność słów, o których zostałeś ustnie pouczony. No, czy twoim zdaniem Ewangelia Łukasza jest ważną i natchnioną księgą Nowego Testamentu? No, a czy zastanawiałeś się, w jaki sposób Łukasz wiedział, że mają zapisać? W jaki sposób Bóg przekazał mu to polecenie? No, jak czytamy, sam Łukasz mówi, że po prostu wydało mu się za właściwe, by to zrobić, więc zapisał. Pomyśl, nic mniej, nic więcej. Wydało się mu za właściwe i dlatego to uczynił. I jeśli w tak wielkiej sprawie, jakie jest ta zapisanie jednej z kluczowych ksiąg Nowego Testamentu, Bóg posłużył się tym wewnętrznym wiedzeniem w życiu Łukasza, to jak myślisz, jak prowadzi nas, dziś wierzących, w tych codziennych, większych i mniejszych sprawach życia? No, Biblia mówi, że ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi, że to Duch Boży poświadcza naszemu Duchowi o tym, że nimi jesteśmy. Więc w praktyce, jeśli coś wydaje ci się za właściwe, abyś zrobił, rób to. Jeśli coś w środku wydaje ci się za niewłaściwe, abyś tego nie robił, nie rób tego. To nikt inny jak Duch Święty z wnętrza przekazuje instrukcję twojemu duchowi, nowemu sercu, temu nowo stworzonemu człowiekowi w takiej czy innej sprawie. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.